Massacra. Yo, yo, yo. A my znowu w bajzlu? To już chyba przyzwyczajeni, ale przynosiliśmy komodę z w ogóle, cześć. Jestem Marta, to jest Krzysztof. Witam was na kanale Enjoyment Family. Oła. Dzisiaj będzie szalony vlog. Dzisiaj będzie szalony vlog, bo Martusia ma do obrobienia film, ona się musi tym dzisiaj zająć. Ale nie to jest szalone. Nie to? Dzisiaj będziemy poprawki jeszcze robić delikatne przed ściąganiem folii z kuchni. I to jest szalone! Aha, to jest to szalone. Ja już pościągałem gniazdka, także one tu już leżą rozwalone, tak żeby ich nie zamalować. I będziemy dzisiaj malować tutaj to, co robiłem ostatnio, czyli drzwi zarabiałem. I będziemy musieli to wszystko zamalować, bo tutaj widać różnicę po gipsie nad drzwiami. Także to wszystko muszę dzisiaj sobie zamalować. A Martusia będzie obrabiać film, który już pewnie widzieliście na kanale Enjoyment. Tam będzie się działo. Musiałem pomóc w tym wyborze. Także jak coś, to zapraszamy do tamtego filmu. Tak, bardzo. I ja tutaj wam wrzucam nazwę, widzicie wszystko. Także tam was bardzo serdecznie odsyłamy, bo liczymy na waszą obecność w dużej ilości. I będzie coś ekstra. Ale to wszystko tam. Ojej. Już sobie wszystko pozabezpieczałem. Tutaj jak zobaczycie, nad drzwiami już mam wszystko zabezpieczone. Podłoga też zabezpieczona. Wszystko przygotowane do malowania. Także możemy zaczynać małe poprawki. Zobaczymy, co tam Marta robi. Marta jest w montażowni. Zobaczymy, jak jej tam idzie. Jak tam, Martuś? Wzorowo. Dużo jeszcze masz? Dopiero zaczęłam, to już jest sporo. Ale będzie się działo. Jak ci idzie, kochanie? Dopiero wszystko zabezpieczyłem. Znaczy nie wszystko, bo jeszcze kuchnię nie zabezpieczyłem. A bo dodamy tylko do paski, nie? No i podłogę. Podłoga, no. I drzwi. A to nie zaczynasz od kuchni? Nie. 2 hours later. Położyłem pierwszą warstwę farby nad drzwiami. Tutaj już to wygląda całkiem w porządku. Teraz idziemy robić wkłady do szuflad. Do pokoju do nagrywania. Tam mamy taki grajdał z szufladami. Musimy wyłożyć je taką specjalną matą, którą kupiliśmy w IKEA. I idziemy do Marty. Dalej tutaj! Niezmiennie fascynująco. Ale możesz mi kawę zrobić. A będziemy wkładać takie maty? Można by rzec, że to jest wrok Krzysia. Będziemy kłaść takie maty tutaj do szuflad. One powinny się tu mieścić. Czy się tu będą mieścić? Czy one się tu będą mieścić? Będą się mieścić. Muszą się mieścić. Jakoś tu będą. Co tam dalej niosie? Ciepły pies. Alita tam. Martusia tu. Będzie ten film? Będzie dzisiaj? Uwielbiam ten tekst mojego męża. Będzie ten film? Będzie ten film? Jak będzie, to będzie. Będzie. To mnie niespodziankę, ale wszystko po kolei. Jakby tu było mało ciepło. Dogrzewasz? Jak ci idzie? A, widziałem, znam, że tak będzie. Uuu.
uwielbiam zapach świeżej farby, mój mąż to jest mistrzu. Wiecie co wam powiem? Cały czas miałam ja to robić. Ja to miałam robić. I tak zwlekałam, że mój mąż najpierw mi wyszliwował drzwi, czym się tak strasznie szczyciłam, a potem wszystko pomalował. Jest taki kochany. A ja siedzę nad filmem cały dzień, bo to chcemy, żeby to był fajny film. Zrobiłam sobie na chwilę przerwę. Mogę być rozmazana, bo tu się przetarłam. Więc chwila, moment. A, przetransportowaliśmy też komodę z tamtego miejsca? W to miejsce. Cześć, Zelenio. Gdzie byłaś? Co robiłaś? A ty? Oj, następna pisolinda. Moje smrodulindy. A tutaj zamówię tą samą kostkę, co mamy na półpiętrze, tą lampę. Tylko pojedynczą, żeby tutaj... Ja wiem, że ona jeszcze nie świeci, ale nie będzie tutaj kabla. No tylko nie wiem pojęcia, gdzie się włącza. Wam szybki, giga szybki unboxing Zika. Wzięłam sobie te firanki. O, tutaj macie, Lil. Te, które mamy teraz w oknie. I wzięłam sobie, zdublowałam, ponieważ są zarąbiste i stwierdziłam, że będę miała po prostu na wymianę. Albo zrobię, żebym miała ich więcej. Teraz są po 17 zł, były po 15, jak kupowałam te, które mam w salonie. Kupiliśmy jeszcze słoiki, bo wszystko mamy właśnie w tych słoikach z gumką. To wam tutaj nie będę wyciągać. I kupiłam świeczki. Różowe, do niczego mi totalnie pasują, ale pięknie pachną. Nie wiem, dam wam tutaj, żebyście wiedzieli. Tu jest napis Blumdorf. Co to? Jak ci pachną te świeczuszki? Smakowicie, nie? No, więc zobaczymy, czy będą pachnieć, jak się będą palić, bo to mnie zawsze fascynuje i ciekawi. No, to tyle, jeżeli chodzi o IKEA. Oprócz tego kupiliśmy parę rzeczy, które nie wyglądają, czyli na przykład front od szuflady. Nie mam pojęcia, co tu robi na przykład ten panel. Skąd on się tu wziął? Dalej, wiesz, skąd się wziął ten panel tutaj? Czy wiesz, skąd się wziął ten panel? Ty go przyniosłaś? A ten dywan jest po to, bo przez szurowywaliśmy na nim komodę, więc możemy wam powiedzieć, że jest to fajny pomysł, żeby się nie przemęczać, nie podnosić, tylko położyć mebel na dywan. Kuperek weź. Meble na dywan i go przesunąć wtedy kręgosłupki ten, bezpieczny. Powiedz mi, o co chodzi? Co chodzi? Już, czekaj. Smakołyka chcesz? Chcesz smakołyka? Co? Mam dla was tutaj kiełbaski. Już, już. O, proszę bardzo. Jedna, druga. Mam taką samą minę, jak widzę słodycze. Świat. Okej, skoro mamy gotowe już pomalowane wszystko, to teraz zabieramy się za progi. Tutaj mamy próg. Będę musiał to wszystko tutaj przygotować. O, mrówka. Mrówka. Mamy już tutaj próg przygotowany. On pójdzie tutaj. Pik. Mam nadzieję, że mi tutaj ładnie siądzie. I że będzie to spoko wyglądać. A grube? No. Bu. Dzień dobry, zaczynamy dzień drugi vloga, dopiero co wstaliśmy rano, jest ręcznik, bo Alita już zdążyła zrobić kuku i wytarzać się kupie. Nie, nie ma na to ładniejszego określenia. I jak tam, Krzysiu? Co tam, brudolindo? No i co to, Alito, już zrobiłaś? Ostatnio mi zrobiła to samiutko, tyle że cały bok miała w kupie. I musiałam ją myć. Dzisiaj skończyło się tylko na uchu, więc jakby nie było, jest progres i sukces. Co, łobuzie? Pochwal się, co zrobiłaś. Brązowa? Co, szara, a nie brązowa? No ta. Próg. Aha. No. No i co, Alitosie? Umyty pies?
Ha. Wczoraj Krzysiu zrobił progi i to są magiczne bariery, przez które nie przechodzi Alitos. O, udało się przejść! A few moments later. Nie uwierzycie, co się stało. Zobaczcie, co się stało z progiem po odklejeniu taśmy. I tak to chcieliśmy srebrny. Ale z tym dupcyłem to wszystko. No ale to schodzi, bo ja to poznam sobie wszystko. Podważę, tylko zaschnie. To ja się tym zajmę. No ale to muszę go ścinać ten problem. No. I się klei wód. Masakra. Pruska z toramy. Czy ja słyszałem dzwonek? Czy ja słyszałem, że ktoś nacisnął dzwonek? Zmieniłam sobie dzwonek, bo chciałam wytrzeć go z kurzu, mniej więcej w ten sposób. Nie wycierajcie tak dzwonka z kurzu. A on ma jeszcze na sobie naklejkę. Bo ja nie ściągam tej naklejki. To był fajny syrenkę, mogłaś zostawić. Co? Trafiłam! Tak? Aha. Na pewno? Sprawdź. Nie. No, teraz słychać. Wiesz, w jaki rezonans to wpada? Słuchaj. Bardzo głośno, no. Chyba tak. Oh my darling, Clementine! Oh, ci prawie pocikałam! A few moments later. Łączymy z nią święta. To strasznie długa jest. I ten dwa na końcu takie... Dojdziemy dzisiaj do tej piosenki. Nie! Czemu mi to zawsze przełączy? Mam ci to jeszcze raz? Nie. Jest. Dobra, jest nasz dźwięk. Przeleciałaś. Nie widać się. No, jesteś niedaleko. Po 12 minutach dotarliśmy do mojej syrenki. Czekamy z foliami do jutra i co, kochanie? W końcu jest Damien. Jej! Jak się cieszę. Teraz tylko jeszcze wszystko wysprzątać, żeby ekipa jutro przyjdzie, będzie miała montować ten blat, żeby był już okej. Także umyję jeszcze pod wyspą. Dzień dobry z rano! Yo. Dzisiaj będziemy... Będziemy... Mieli... Dwie rzeczy! Pierwsza to blat. O, tak! Blat! Czekamy właśnie, aż się pojawi. Tak, mamy nadzieję, że przyjadą, zamontują i będzie... A druga rzecz to... Ściągamy folię z kuchni? Jak założą, to ściągniemy folię i zobaczymy, jak ta kuchnia się będzie prezentować. Tak! Bez tego niebieskiego. Wiem, że na to czekacie, mogłabym nagrywać jakieś disco polo. O, Krzyś skończył to. Udało się nam wypoziomować tą, jak to się nazywa,
zmywarkę, żeby była równo i teraz tutaj nam wszystko ładnie dolega. Okazało się, że w zmywarce jest taki dynks, który podnosi dupę zmywarki. Tutaj mamy z przodu zabezpieczony, z boku, żeby ten blat po prostu, bo ten, ta zmywarka zniżej, żeby ten blat nam nigdzie nie opadł, tak? Tak. Żeby wszędzie był na jednej wysokości. I będziemy dzisiaj montował. Już mam wszystko wyciągnięte, przygotowane. Zaskleiłem to, znaczy... Nie mamy tylko podwójnego gniazdka do, wiecie, szuflady i do tego. To czekamy i zgłaszamy się do was, jak już będzie po montażu. Będzie blat! Trzymajcie kciuki. To jest ten czas. 3 hours later. Coś dla was mam. O Boże, widzicie to co ja? Czy wy widzicie to co ja? Matko, jedyna jakie to jest piękne. Najlepszy wybór, jaki mogliśmy dokonać. Bo to jak on wygląda jak, no nie wiem, żywcem wyjęty z kamieniołomu, naprawdę. A jest to płyta biurowa i laminat. Tak jest po prostu cudownie. Ale film odnośnie kuchni będzie osobny, tak samo jak w przypadku łazienki, do którego was bardzo serdecznie zapraszam. I wam wszystko pokażemy po kolei. Parapet. Tak. Też z tego samej płyty. Jest wysoki, ale to też tak chcieliśmy, żeby jak tutaj się będzie chlapać, także tam nic się nie przedostanie. Tak, wszystko jest, wiecie, mega zabezpieczone. Tutaj jest pięknie zasylikonowane. Tu po prostu, nie wiem, postawimy sobie chociażby, nie wiem, te... zioła, bazylię, cokolwiek i jest to świetna opcja, bo na początku chcieliśmy wyrównać to z oknem, wiecie, taki jeden blat, równiutki, ale okazało się, że byłby za wysoki, no i ostatecznie wyszła taka półeczka, z której jestem mega zadowolona, bo ona ma, ona ma mega dużo plusów. Jest tu wysoko, bo to jest bardzo grube, no nie? Jest tak. Wysoko, ale jest, mi jest bardzo wygodnie. Ja się w ogóle nie muszę garbić, nie wiem jak ty. Tak, jest pięknie. Ja pierniczę, jak mi dobrze. Przerabialiśmy tyle blatów. Naprawdę, mieliśmy tu kawałki, jakieś próbniki. I powiem wam, że jeżeli bierzecie gdziekolwiek kuchnię i chcecie laminat, nie kamień, to tylko i wyłącznie kronoston, naprawdę. I pytajcie o kronoston, bo to jak to wygląda, to jestem po prostu, taka usatysfakcja. Dzisiaj noc będę na blacie. I najlepsze, że on to wytrzyma. Matko, jak mi jest dobrze. W końcu mamy blat. Bla, 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 bla. O, kocham ten blat. Głasku, głasku, blat. I fajnie jest to, że... On jest mój. Ale to później będziemy wam pokazywać takie szczegóły, no nie? Co? Później będziemy pokazywać tak. Szczegóły. Jak ja się cieszę. Dobra. Jak on pięknie pachnie. Przytapłam się blatem. Okej, to co? My sprzątamy i zabieramy się za ściąganie folii i zobaczymy jak to będzie wyglądać, gdy folia będzie ściągnięta. Głasku, głasku folia, znaczy blat. Jeszcze tylko nie możemy zamontować tej półki tam pod zlewem, z tak. Tego względu, że musimy poczekać do jutra, aż nam wszystko tutaj ładnie zastygnie, żebyśmy mogli podłączyć baterie i tak dalej, wszystko. Zmywarkę. Tak, żeby móc tym ruszać. Wiekopomna chwila, wszyscy na nią czekaliśmy, wszyscy. Wy z nami, my ze sobą, my z wami. Wy między sobą, my między sobą.
masakra.